Mamy, przynajmniej na chwilę, nową, największą spółkę świata i nie chodzi o właściciela Żabki, który zdecydował się na debiut na warszawskim parkiecie, na którym swoją drogą po raz pierwszy od niepamiętnych czasów premiera gry wywołuje dwucyfrowe wzrosty. Ja nazywam się Dawid Augustyn, ty trafiłeś na kanał FX Mag, a to rynkowy alert, w którym podsumowujemy wydarzenia ważne dla twoich finansów, a w tym odcinku też o tym, że mniejszy może postawić się większemu. Zapraszam do odcinka. Większa niż łączna kapitalizacja spółek notowanych we Frankfurcie. Większa od giełdy w Paryżu, a nawet większa od największego europejskiego parkietu, a więc Londynu. Taka jest aktualnie największa spółka świata, Nvidia. Oczywiście to nie koniec przetasowań, bo różnica pomiędzy Apple, Microsoftem a symbolem trwającej bańki spekulacyjnej nie przekraczają 3%. Od splitu, który miał miejsce 10 czerwca, kurs tego technologicznego giganta wzrósł o kolejnych 15%, licząc do ATH, bo aktualnie na rynku trwa realizacja zysków. W jeszcze większej skali wzrosły transakcje dokonywane przez insiderów, m.in. niewielką część akcji spieniężył CEO Nvidia, ale spokojnie, było to działanie oczekiwane i wcześniej zgłoszone do SEC-u. I pamiętajcie, insiderzy akcje sprzedawać mogą z różnych powodów, ale jeżeli kupują, to kupują z jednego. Daj znać w komentarzu, czy jesteś beneficjentem trwającej hossy AI, czy raczej kapitał ulokowałeś w mniej zmiennych instrumentach. Miał być Frankfurt, może Amsterdam, a według doniesień Bloomberga będzie GPW. Mowa oczywiście o CVC Capital Partners. Jest to m.in. właściciel spółki Żabka Polska, posiadającej wielką sieć sklepów osiedlowych budowaną w systemie franczyzowym. A któż nie zna Żabki i w niej nie kupuje? Żabka jest wszędzie. No właśnie, Żabka jest wszędzie. Zaczynają pojawiać się pytania, czy Żabka nie powtórzy losu Allegro, czy na pewno warto będzie kupić akcje spółki Żabka w ofercie publicznej? Żabka jest już gigantem. Wycena spółki może sięgnąć 7,5 do 8 miliardów dolarów w przeliczeniu na złotówki 32 miliardy złotych. A wartość oferty 1 miliard do 1,5 miliarda dolarów, czyli 4,6 miliardy złotych według oczywiście agencji Bloomberg. Dla porównania oferta Allegro z 2020 roku opiewała na 1 miliard złotych, czyli 250 milionów dolarów, a wycena spółki sięgała 9,2 miliarda złotych. I co prawda polski rynek poradził sobie z wchłonięciem tak dużego IPO, ale od debiutu Allegro no ma, mówiąc eufemistycznie, wielki problem ze wzrostem wyceny. Przy takiej kapitalizacji CVC Capital no może znaleźć się wśród polskich blue chipów, czyli wylądować w indeksie WIG20, w którym Allegro bardzo szybko się znalazło. Oferta Żabki może być też o 300% większa niż oferta Allegro. I kolejna kwestia. Gdzie ma rosnąć Żabka? Spółki idą na giełdę po kapitał na rozwój, tymczasem czasami można odnieść wrażenie, że w Polsce Żabka jest wszędzie. I słynny jest przykład okolicy ulicy Jana Kazimierza w Warszawie, gdzie na relatywnie niewielkim, około 1,5-kilometrowym odcinku znajduje się 15 lokali pod szyldem Żabki. Daj znać w komentarzu, czy zamierzasz wziąć udział w debiucie CVC Capital Partners. Walutomat. Wymiana walut online, dostępna całą dobę. 7 dni w tygodniu. Tanio, bezpiecznie i wygodnie. Również w wersji mobilnej. Natychmiastowe przelewy zagraniczne w euro. Wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Prowadzisz interesy lub łapiesz chwilę oddechu? To się dobrze składa, bo Walutomat jest zawsze pod ręką. To innowacyjna platforma wymiany walut. Walutomat. Upraszczamy wielowalutowy świat. Sprawdź nas. W końcu doczekaliśmy się sytuacji, w której premiera gry nie wywołuje dramatycznych spadków. Ba,
nawet powoduje wzrosty i to niemałe, bo momentami kurs Movie Games na piątkowej sesji rósł prawie 30%. To wszystko efekt premiery gry Drug Dealer Simulator 2, której koszt produkcji według wyliczeń Movie Games zwrócił się w zaledwie 3 godziny od premiery. Gra to kontynuacja serii Drug Dealer Simulator, niezależnego przeboju spółki na PC z 2020 roku, który prawdopodobnie jako pierwsza gra w historii symulowała życie dealera narkotyków. Gra w niecały dzień od premiery uzbierała ponad 500 recenzji na platformie Steam, z czego na ten moment 69% jest pozytywnych. Według serwisu SteamDB.info liczba graczy w dniu premiery, ten pik wyniósł blisko 6,5 tysiąca. Co ciekawe, większość słabszych ocen pochodzi od chińskich graczy i różnica jest zauważalna. Pytanie tylko, czy Movie Games zasługuje na kapitalizację na poziomie 100 milionów złotych? Podziel się swoją opinią w komentarzu, a jeżeli chodzi o gaming, to walne zgromadzenie Playway zdecydowało o wypłacie 21 zł 82 grosze dywidendy na akcję, co daje w sumie kwotę rekordową, bo 144 milionów złotych zysku, które trafi do akcjonariuszy. Dzień dywidendy to 3 lipca, a termin wypłaty 10 lipca również. W 2023 walne natomiast, czyli rok wcześniej, tamta dywidenda wynosiła 19,39 i łącznie było to 128 milionów. Czy warto stawiać się silniejszemu? O tym najlepiej wie Robert Dietrich, popularny inwestor giełdowy, który zainicjował działania mniejszościowych akcjonariuszy Brent24. Wszystko po to, by uzyskać wyższą cenę w wezwaniu na akcję spółki założonej przez Michała Sadowskiego, Semrush. A dokładniej Semrush poprzez spółkę Prowly zaproponował cenę 45,50 zł. Natomiast akcjonariusze mniejszościowi oczekują ceny na poziomie 54,60 zł. I ci zrzeszeni akcjonariusze w porozumieniu posiłkują się m.in. kwietniowym raportem autorstwa Sobiesława Pająka z domu maklerskiego BOŚ, który określił wycenę spółki w horyzoncie 12 miesięcy, w zasadzie wycenę akcji w tym horyzoncie na 56 zł i 20 groszy. I warto dodać, że ta analiza powstała na zlecenie Giełdy Papierów Wartościowych w ramach giełdowego programu wsparcia pokrycia analitycznego 4.0. W odpowiedzi na działania mniejszościowych akcjonariuszy Prowly.com już teraz podwyższyło cenę akcji w wezwaniu, ale do 47 zł, o czym poinformowało biuro maklerskie Santander, które w tym wezwaniu pośredniczy. Czy jest to poziom zadowalający? Raczej początek negocjacji, bo biorąc pod uwagę poziom odniesienia, czyli 45-50, no to jest to tylko ponad 3% więcej. I na koniec rynkowego alertu łyżka dziegciu w beczce miodu zwanej Jose AI. Nowe ATH, które pojawiło się na Nasdaqu, pojawiło się w sytuacji, w której więcej spółek spadło do swoich 52-tygodniowych minimów niż wzrosło do swoich 52-tygodniowych maksimów. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj po więcej informacji ważnych dla Twoich finansów.